ustawy dotyczącej finansów, dotyczącej ich wykonawcy mamy za sobą. Chcę tutaj zakomunikować, że odbył się przetarg na budowę kanalizacji w Ziance i w Świlczy na ogólną kwotę 1 786 869 zł, z czego na budowę kanalizacji w Ziance przypada kwota 1 630 782 zł. Zadanie to zostało rozłożone, bo tak został złożony wniosek do funduszy europejskich na okres 3 lat budżetowych 2013-2014 i 2015 roku. Zostało tak to zadanie podzielone, że w pierwszym etapie, czyli w 2013 roku, chcemy wykonać tą kanalizację grawitacyjną, która spływa bezpośrednio do miasta Rzeszowa. Są już przygotowane warunki techniczne, bo Rzeszów Przybrzówka tą kanalizację posiada. I w pierwszym etapie, jeżeli tak jest na ludzie, ani numeracji miejscowości, to jest tak zwany kolektor B. To wszystko, co jest na wschód, czyli w kierunku Rzeszowa, do domu ludowego, szkoła, droga w kierunku pani Sołtys i tam kleczek na południe w kierunku Świlczy. To jest jakby pierwszy zakres tego zadania i to się będzie nazywało tak. Przepompownie opomiarowanie ścieków, kolektor grawitacyjny B. Długość tego kolektora to jest 3471 metrów i przy kanaliki 530 metrów. W tym roku. W następnym roku będzie już kwota znacznie większa, bo to będą kolektory B, C, D, czyli ta jakby główna część miejscowości. Załącznik graficzny tutaj pan Rafał siada i myślę, że tutaj jak będą zapytania, na te pytania szybowo odpowie, jest to kwota 856 tysięcy i w roku 2015 końcówka kolektora C i kolektor D i kolektor i to jest kwota 219 tysięcy. Gdyby się okazało, że fundusze unijne na prośbę gminy pozwolą przyspieszyć to zadanie, to zrobimy to zadanie z roku 2015, rok wcześniej 2014. Są takie możliwości, ale o tym byśmy rozmawiali w roku 2014. Ja nie ukrywam, że dzisiaj chciałem tutaj zaprosić wykonawcę roku. Jest to wykonawca, który jest znany. U nas wielokrotnie wykonywał sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Firma pana z Podkowiczowej wykonuje na dzisiaj wodociąg, modernizację wodociągu w miejscowości Błędowa, Słowińska, Dąbrowa, Świlcza. Znany wykonawca, także tutaj nie ma obaw. Prosił mnie, bo też mam uroczystości w gminie Kolbuszowa, bo jestem też członkiem Rady Powiatu, że mam jakieś ważne spotkania. Powiedział tak, że on jest gotowy do wykonania robót, ale mówi tak, zboża wysokie, trawy wysokie. Prosił mnie, aby w miesiącu, w połowie sierpnia możliwa, wejść na roboty i rzeczywiście te ogródki to wszystko przekopywać. Także Państwo, chciałem to zakomunikować, że w połowie sierpnia, czy za jakieś półtorej miesiąca, 6 tygodni wykonawca wyszedł na roboty związane z kanalizacją Ziemki i ten zakres mówi grawitacyjny, stronę Rzeszowa, te budynki, szkoła, kończy, wylewana i w kierunku kawałka pani Sołtys i tam na południe. Jest to ten pierwszy zakres. I Państwo drodzy, chciałbym również porozmawiać o sprawach, no tak powiem, również współfinansowania tego zadania przez mieszkańców Ziemki. Ja tutaj się chcę posłużyć uchwałą, która była przyjęta jeszcze w latach 90., jak żeśmy przystępowali do kanalizacji miejscowości, a więc to była Świlcza, Czciana i inne. I mam tutaj uchwałę z 2001 roku. Ona nazywała do tamtych uchwał i która ma nadzieję i chciałbym, aby ta uchwała, czy przynajmniej istota tej uchwały obowiązywała w tej Ziance, bo każdy obywatel naszej gminy partycypował w kosztach budowy. Wtedy, w 2001 roku, to była uchwała w sprawie ustalenia zasad udziału mieszkańców w kosztach budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. I między innymi dotyczyło to partycypacji w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej. Była to opłata w wysokości 405 kwintali żyta i budowa na rzecz własny do 20 metrów przy kanalika przez mieszkańców.
statyczny pan, wtedy przewodniczący Rady Gminy, Jerzy Stokłosek. Te uchwały nie obowiązują, bo zmieniły się przepisy dotyczące zadań własnych gminy, obowiązków mieszkańców. Natomiast mam przygotowane porozumienie przez radcę prawnego, które chciałbym zawrzeć z każdym z mieszkańców, czy no może nie z każdym mieszkańcem, tylko z każdym właścicielem budynku, do którego będą podłączane, takie porozumienie. W tym porozumieniu pisze się właśnie, że mieszkaniec oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości, do której jest podłączana i będzie partycypował w kosztach budowy w tych 45 kwintach żyta, bo to jest przypisana od razu kwota. To jest kwota 1575 zł. Wtedy żyto kosztowało 150 zł za kwintal, żeby tego nie podwyższać czy nie zwiększać, jest to ta sama przyjęta kwota. Także tu zostawiamy to i dodaję matematycznie 1575 zł i wykonanie długości przy kanalika od 20 metrów. Państwo drodzy, to jest kwota według przetargu, która mi wyszła i ten metr przy kanalika w przypadku kolektorów wychodzi u Was średnio około 75 zł za metr przy kanalika. Tu mam to wyliczone. Pan przewodniczący komitetu jest zbudowany, myślę, że on to będzie weryfikował. Jeżeli coś tu by było nie tak, to będzie to również pewnie sprawdzane. I te 75 metrów przy kanalika zakładając do 20 metrów, czyli maksymalnie, jeżeli ktoś ma 20 metrów, to za te metry płaci, to jest 1500 zł. Gdy ktoś będzie miał mniej niż 20 metrów, będzie płacił odpowiednio mniej. Za 10 metrów będzie płacił 750 zł, a ponad 20 metrów, to gmina zapłaci mu tą pozostałą część. Musi się tak zdarzyć, że ktoś ma 30 metrów, no to płaci za 20, gmina płaci za pozostałe 10, czyli te 750 zł. Takie są jakby zasady tego rozliczenia. I powiem, jak to się również kalkuluje, no bo też powiem, a dlaczego tak to? Państwo drodzy, ja było takie wyliczenie, jakby to Państwa kosztowało, no gdybyście chcieli ten przykazanie wykonać w własnym zakresie. Czyli zakładamy, że my dajemy studzienkę na posesji i wy teraz sobie to róbcie sami. No to tak, jak to te koszty wyglądają? Państwo drodzy, mapa dostępów projektowych. Tak, żeśmy przyjęli szacunkowo, a pewnie będzie zweryfikować, to jest około 1400 zł. Bo przyjdzie geodeta, namierzy dom, namierzy studzienkę, to jest pewnie następnie 1400 zł. Być może się komuś uda zrobić to za 1000 zł, ale taniej żadnej geodeta nie przyjedzie. Pozwolili na sucie, to tak następnie jest stówka. Stówka, czyli ktoś do tego sucie uzgadza. Teraz tak. Powierzenie prowadzenia roli, czyli inspektora nadzoru, bo ktoś to musi zatwierdzić, podpisać, tak liczymy 400-500 zł. Wykonawca roli, nikt tego nie wykona za darmo, nieporównywalna wartość 1000-1200-1500 zł. Inwentaryzacja podwykonawcza, no bo to trzeba po tym godzinę wziąć, tylko oczywiście zamierzy około 300 zł. Odbiory, eksploatacja i tak dalej. Myśmy to liczyli około 3800 zł. Być może ktoś by się zmieścił, może w 3000. Zakładamy, że ktoś ma, nie wiem, 3-4 kopów domu, wykopił to sami, ale to też kosztuje. Czy to są wartości porównywalne? Czyli innymi słowy, jeżeli ktoś zapłaci mi te 1575 zł plus maksymalnie za 20 metrów przy kanalikach, te 1500 zł, to mówimy, to jest kwota około 3000 zł. Wyliczyłem, że jest to kwota podobna. Jeżeli się ktoś uprze, no to się pewnie uprze, ale prosiłbym jednak zlecić to gminie. Patrz, przyjdzie rozkopie, jednej wielkiej bałagan, poza sypuje, poza kopuje. My to odbierzemy, za to dobrze kanalizacji, jako ten użytkownik odbierze to. I chciałbym też o tym Wam powiedzieć i żebyście Państwo o tym wiedzieli. No na ostatnim spotkaniu miałem zadane pytanie, a nie będzie ktoś pasał. Ja się nie żądam już tej kwoty, ale z tych domów, które będą objęte pierwszym etapem, zakładamy, że do końca tego roku, bo te pieniądze muszę wydać do końca tego roku, chciałbym, no żeby wpłacili Państwo te kwoty 3000, około 3000 zł indywidualnie każdemu, potem jeżeli ktoś będzie zainteresowany, czy to gminy, czy przez tutaj przypadkowo kanalizację, wyliczymy, bo być może ten przypadek będzie krótszy, no to wtedy naliczymy tą kwotę, dobrą wpłatę, czy na konto, czy do urzędu gminy i wtedy jak będzie wykonawca, w terenie każdy widzi, wpłaca i od razu będzie to wykonać. Tyle jakbym miał z takich najważniejszych spraw, jeżeli chodzi o urząd gminy. Prosiłbym na końcu o zrozumienie, o wyrozumiałość, bo z kanalizacją to jest
tak, że wodę można zmienić, a może tędy, bo to ciśnienie, ale to jest grawitacja i każda zmiana tego terenu powoduje wydłużanie, zmiany spadków i tak dalej. Czyli to, co jest w projekcie, prosiłbym, żeby to uznać i tutaj nie zmieniać. W ogóle nawet jest to prawie niemożliwe. Po pierwsze dlatego, że to strasznie komplikuje potem spadki i tak dalej, po drugie jest to zgłoszone do środków unijnych. Tu pan radny mnie zapytał, czy ten już jest tak decyzja o dofinansowaniu. Ja mówiłem, że jesteśmy gdzieś tam na dalekim miejscu, ale dzisiaj na skutek już przetargów, weryfikacji cenowej, jesteśmy już, tu jest kreska, jesteśmy trzeci pod tą kreską. Czyli pewnie za miesiąc, za półtorej dostanę informację, że również to zadanie jest dofinansowane ze środków unijnych, ponieważ te ceny tak spadają, że jesteśmy prawie przekonani, że to zadanie również zostanie dofinansowane ze środków unijnych, ale gdyby nawet nie, no to pokryjemy to i tak ze środków własnych. Także start z kanalizacją za około 6 tygodni. Jeszcze raz proszę o zrozumiałość, proszę o zrozumienie tej sytuacji partycypacji. U nas każdy prosi o tą partycypację i chciałbym, żeby tak to zostało przyjęte i zrozumiałe. Nie chcemy od tych zasad odchodzić.